Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony i witam was w naszej serii FPS-ów, gdzie codziennie rano, każdego dnia przekazuję wam najświeższe informacje ze świata Fortnite'a, ale nie tylko. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie o bardzo ważnej rzeczy, właśnie co musicie zrobić, zanim święta dobiegną końca. Jak wiecie, dzisiaj święta w Fortnite'cie się kończą, w sumie dokładnie jest to koniec Winterfestu. I dzisiaj, tak jak mówię, będę chciał wam przekazać informacje na temat tego, co musicie zrobić. Porozmawiamy sobie o darmowym prezencie, który nadchodzi do Fortnite'a oraz o dwóch nowych broniach, które również nadchodzą do gry. No ale widzowie, oczywiście zanim zaczniemy, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Jeśli będzie pod tym odcinkiem, załóżmy 5000 łapek do godziny 12, to pod tym odcinkiem będziecie mogli wygrać 30 zł PSC, ale jak je wygrać, no to oczywiście oglądajcie do końca. Na pewno trzeba zostawić łapkę i subskrypcję. A więc dobra widzowie, tak jak mówię, chcę dzisiaj wam przekazać informacje na temat tego, co nadchodzi do gry, ale nie tylko. Chcę również wam powiedzieć, co tak naprawdę możecie zrobić, zanim rzeczywiście to święto sobie już pójdą. No jak wiecie, dzisiaj również mamy święta, wy nie poszliście do szkoły, z tego co wiem. To jest po prostu, no, normalne, że nie poszliście do szkoły, to nie jest jakaś nowość, co powiedziałem. No i ja po prostu stwierdziłem, że no, jako że nawet szkoły nie ma, no to FPS-y muszą się pojawić, no po prostu nie ma innego wyjścia. FPS-y muszą się pojawić każdego dnia. Będę się oczywiście starał te FPS-y dodawać każdego dnia, chyba że totalnie nie będzie kontentu, no ale pamiętajcie, codziennie około 6, 7, 8 pojawiają się te odcinki. Jeśli chodzi przed szkołą, no to jest to o godzinie 6:45. A więc dobra widzowie, zacznijmy sobie od najważniejszej rzeczy, jaką jest, zwróćcie uwagę na to, co biorę, dobra, bo to będzie później ważne. Zacznijmy sobie może właśnie od najważniejszej rzeczy. Najważniejsza rzecz jest taka, tak jak nagrałem wam we wczorajszym odcinku, dostajemy 15 darmowy prezent, co moim zdaniem jest po prostu mega super. Dostaniemy właśnie dokładnie taki kilof, który teraz tutaj widzicie, i muszę was trochę przeprosić, bo wczoraj trochę wprowadziłem was wszystkich w błąd, bo dałem do zrozumienia, że to już jest w grze, a okazało się, że to dopiero będzie 7. Tylko teraz pytanie, czy to będzie 7 właśnie kilof oraz power leveling, czyli takie zboostowane doświadczenie, czy po prostu dostaniemy weekend z XP, a dopiero po aktualizacji dostaniemy ten kilof, który był 15 prezentem. Tego do końca nie rozszyfrowałem i widzowie też mi pisali, że oni też w sumie do końca nie wiedzą, a więc widzowie, na pewno dostaniemy darmowy właśnie kilof od Fortnite'a. Wydaje mi się, że jest to super rozwiązanie, dlatego że no, niektórzy na przykład nie mają żadnych skinów, no i taki skinek, no moim zdaniem, jeśli chodzi o sam kill-off, no należy się po prostu każdemu za te wszystkie błędy, które mieliśmy w ostatnim czasie. Moim zdaniem w ogóle częściej powinniśmy dostawać jakieś darmowe przedmioty, chociaż w Fortnite'cie i tak jest bardzo tego, no, bardzo dużo, no po prostu jest tego bardzo, bardzo dużo, no co tu dużo mówić. Oczywiście na FPS-ach mówiłem wam już o tym bodajże chyba 3 dni temu, że dostaniemy darmowy prezent, no i nie myliłem się, dostaniemy darmowy prezent, mieliśmy właśnie potwierdzone informacje. Oczywiście mnie to bardzo cieszy, że te wszystkie rzeczy, o których mówię, często się potwierdzają, bo to też nadaje sensu właśnie moim odcinkom, że rzeczywiście jest sens przekazywać wam te informacje, no bo bardzo dużo informacji się sprawdza, czasami oczywiście no nie do końca wszystko jest po naszej myśli, no ale jeśli chodzi o ten prezent właśnie, o zboostowane doświadczenie, też wam o tym mówiłem, no to wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajna informacja dla mnie, jako dla właśnie content creatora, że rzeczywiście po prostu no te odcinki mają sens. Okej, widzowie, wymienimy sobie może te granaty na coś takiego, żeby na później sobie zostawimy. Kolejna informacja jest taka, że dostaniemy nowy przedmiot, który jest aktualnie w budowie. Tylko musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo przedmiotów Fortnite'owych było w budowie, no i po prostu te projekty zostały porzucane. Już nie pamiętam, jakie to były dokładnie, ale mieliśmy takie właśnie nieopublikowane rzeczy z Fortnite'a, niedokończone rzeczy. Nie wiem, czy mi neta nie urwie. Zobaczcie, 40... No nie, wracamy do gry. Dostaniemy taki przedmiot, który również możemy rzucać tak jak fontannę. No widzieliście, no, oczywiście we wczorajszym odcinku robiliśmy właśnie tam, co się stanie, gdy z fontanną, z beczką osłony. No i również podobny przedmiot mamy dostać, ale tak naprawdę nie wiadomo kiedy, czy to w ogóle będzie ten sezon. Jeśli chodzi o sam przedmiot, jak to będzie działać? Mamy go nosić nad głową. Tutaj teraz właśnie widzicie klipa, jak to wygląda. Mamy go nosić nad głową, mamy go wyrzucać i przy wyrzuceniu lub też przy jakiejś takiej animacji, ta animacja podobno nie jest dokończona, mamy leczyć swoich teammate'ów oraz swoich wrogów, którzy są niedaleko. Także to będzie działało tak jak, załóżmy, splesze, no bo splesze działają w ten sposób, że leczą nas i mogą też uleczyć przeciwnika. Chociaż tak było, nie wiem, czy tak do końca nadal jest. Dobrze by było, jakbyście mi po prostu napisali w komentarzu. Także taki przedmiot jest właśnie w plikach gry, coś takiego będziemy mogli dostać. Czy my kiedyś coś nosiliśmy nad głową w Fortnite? Czy coś takiego w ogóle było, że tak się nosiło? Nosiło się tak, słuchajcie, nosiło się tak te wybuchowe bomby TNT-ny bodajże. Chyba tak. Wiecie, że ja tu jestem pierwszy raz?
dzień dobry. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Ale dobra, widzowie, mamy właśnie dostać taki przedmiot. On ma leczyć o 75 HP. W sensie, no jak mamy 25 HP, a zostało nam 25, nasi kumple też mają 25, no to jak to rzucimy, to ma nadawać właśnie HP do fulla, no nie? Czyli 75. No, o splashach rozmawialiśmy i splashy dostali. Chociaż po co ja je wyrzucam? Dobra, nieważne. Co ciekawe, mamy również gameplay nowego SMG. Co ciekawe, dostaniemy właśnie mityczne SMG, które, no widzicie tutaj, no jest niebieskie. Jaki damage ma to wszystko zadawać? No, ja jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądać. W sensie, wydaje mi się, że SMG-ki, bardzo dużo pro playerów narzeka właśnie na SMG-ki. Ja też zacząłem narzekać na SMG-ki, jak trochę więcej pograłem w Fortnite'a. No bo wiecie, no ja można powiedzieć, że dużo gram w Fortnite'a, ale często gramy customy, gramy różne takie rzeczy. No i szczerze wam powiem, że w tym miesiącu zagrałem bardzo mało czy z widzami na przykład, co sezony temu grałem bardzo dużo. Także mamy dostać SMG, które prawdopodobnie już będzie całkowicie rozwalone. No i takie SMG wydaje mi się, że będzie po prostu oblatywane. Mamy dostać właśnie SMG mityczne, które prawdopodobnie ma pojawiać się w tych bazach, ale no jeśli chodzi na przykład o tą bazę, w sensie przy tych wywiertach. Jeśli chodzi o ten pierwszy wywiert, no to tam nie mamy nic przy tym wywiercie, więc nie wiem, na ile to jest prawda. I dobra, widzowie, przejdźmy sobie do głównego tematu, jakim jest, co musicie zrobić przed samym końcem tego Winterfestu, który teraz jest. I w sumie są takie trzy rzeczy. Jedna jest mało ważna, druga w sumie pewnie o niej już wiecie, a trzecia jest mocna. Szczerze wam powiem, trzecia jest mocna rzecz. Pierwsza rzecz jest taka, widzowie, że osoby, które zgarnęły u mnie kody na skiny, rozdawałem 14 takich pakietów. Dobrze by było, jakbyście wykorzystali jak najszybciej te pakiety, bo za niedługo one nie będą dostępne do zużycia, więc jeśli tego nie zrobicie, no to prawdopodobnie ten pakiet wam przepadnie. Druga rzecz jest taka, że jeśli zalogujecie się jeszcze przed końcem tego Winterfestu, no to powinniście, widzowie, dostać właśnie zbierak. No mam nadzieję, że każdy, no nikogo to nie ominie. Tak samo jak mnie nie ominie za chwilę ten prezent. Dzień dobry, panie Mikołaju, co pan mi rzuci? Zobaczmy. No to jest też ostatnia okazja, żeby zobaczyć właśnie pana sierżanta. Ja na razie uciekam, bo musimy znaleźć jedną bardzo ważną rzecz, wiecie? Musimy znaleźć jedną bardzo ważną rzecz, bez której nie będę wam mógł pokazać tego, co totalnie musicie zrobić. Moim zdaniem, jeśli ktoś tego nie zrobi, w sensie, wiadomo, no jedni będą chcieli to zrobić, co za chwilę pokażę, drudzy nie do końca. Ja na pewno to zrobię. Słuchajcie, mamy dzisiaj koniec właśnie Winterfestu. Jest 6 stycznia i dzisiaj to wszystko się kończy. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że nie będziemy mieli już zimowych przedmiotów, nie będziemy mieli chillerów, nie będziemy mieli granatnika, nie będziemy mieli świętego Mikołaja, no to no, najłatwiej jest po prostu dzisiaj zagrać, nie? Ale co jeśli pewien zepsuty pomysł zadziała? Zaczynając od samego początku, widzowie, no musimy sobie pogadać właśnie o skokoskałach. Skokoskały zostaje wycofane z gry. Na pewno wiecie o tym, że właśnie skokoskał już w grze nie mamy, no ale nie do końca, widzowie. Okazało się, że osoby, które wsadziły skokoskał do namiotu, no to ten skokoskał po prostu mają dalej, czyli mają dalej te dual pistole. No i można powiedzieć, że one, te osoby po prostu oszukały trochę system. Ja lubię takie smaczki i sami, słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy oczywiście znaleźć namiot. I tak jak mówię, moim zdaniem każdy z was powinien zrobić coś takiego, że żeby na przykład ten granatnik, który mi się udało teraz zdobyć, jak wiecie, on zostanie prawdopodobnie dzisiaj wyłączone. Już nim raczej nie pogramy, albo to będzie maksymalnie trwało do kolejnej aktualizacji. Chociaż wydaje mi się, że po prostu te rzeczy zostaną wyłączone i po prostu tego nie będzie. Ale co możemy zrobić? No właśnie na lekcji tego skokoskała, co już zostało zrobione i zadziałało w przypadku rzeczy, które zostały wycofane z gry, no bo skokoskał został wycofany z rozgrywki, a jednak w namiocie jest. No i słuchajcie, moim takim zepsutym pomysłem jest to, żebyśmy właśnie wsadzili wszystkie zimowe rzeczy do namiotu i będziemy mogli prawdopodobnie tym wszystkim grać. Oczywiście na przykład sam granatnik, jeśli wsadzimy do namiotu. O, patrzcie się, chłop pod tym. Ty, no już mnie złapał, da? No bo zobaczcie, jakie to będzie piękne, gdy my będziemy mieli w namiocie te przedmioty. O, jest namiot. Gdy my będziemy mieli w namiocie te przedmioty, a inni to będą mieli takiego, wiecie, będą się zastanawiać, ale jak, przecież tych przedmiotów już nie ma. I później wpadną na to, no tak, oni wsadzili do namiotu. Także widzowie, dzisiaj każdemu polecam zrobienie tego wszystkiego, czyli wsadzenie właśnie zimowych przedmiotów do namiotu. Dajcie znaka w komentarzu, kto skorzysta z mojego pomysłu. Ja wsadzam, słuchajcie, wsadzamy tutaj, proszę bardzo. Ty, ja mam beczki, wyciągam je. Okej, weźmy, wyciągmy.
a wsadzimy granatnik w pierwsze miejsce. Także mamy tutaj granatnik. No i przekonamy się prawdopodobnie jutro. Nagram dla was odcinek, czy udało mi się zatrzymać właśnie granatnik i postaram się włożyć jeszcze inne świąteczne przedmioty. Dobra, widzowie, nie pokażę wam tego. Skończyło mi się nagrywanie, miałem full dysk, musiałem usuwać pliki, budować się do strefy i przegrałem przez to, że zginąłem w strefie. No... co? Żeby dobrze to zakończyć, zapraszam na Insta, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.